Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Amayui, Castle Maesta. Dobra, słowa, którego mi brakowało, to warsztat. Zrobiliśmy warsztat. Mamy dużo nowych rzeczy w tym warsztacie. Jest kilka kategorii rzeczy, które możemy wytwarzać. Key to są klucze, na razie nie mamy żadnych. Czy to jest key? A może to jest key? Mamy tak, matsy, czyli zamieniamy matsy na inne matsy. Itemy to są przedmioty jednorazowego użytku, czyli na razie możemy wytworzyć potki. Weapons, nowe bronie, to się przyda na pewno. Steel Axis Hammer, właśnie porównajmy. Co dostajemy? Plus 5% do hita i plus 2 do obrażeń. Biorąc pod uwagę, że Avaro jest nie tylko naszym głównym tankiem, ale głównym damage dealerem, to chyba dobra opcja. Zużyjemy Batfang. Właśnie, musimy też zrobić Avaro's Room. Tak, to jest oznaczone Type Building. Ale dobra, w każdym razie to jest przedmiot questowy. Musimy to wytworzyć, żeby przejść dalej. Potrzebujemy do tego gliny. Więc nie ma problemu, żeby zrobić broń, to nam w żaden sposób nie psioczy z tamtym. Dobra, wytwarzając przedmioty po raz pierwszy dostajemy dodatkową wiarę. Zróbmy ten lepszy młot. I widzimy, robiąc drugi już nie dostajemy wiary, więc dobrze jest wszystkie rzeczy przynajmniej raz wytworzyć. Dobra, mamy też Wooden Shield. Zwiększy nam Evasion oraz da Skill Shield. To przyda się na pewno dla Avaro. Mamy ciuchy Technomanty, możemy zrobić je po raz drugi, żeby dostać dodatkową wiarę, tego nie potrzebujemy. O, ale mamy też zbroję Technomanty, która byłaby upgrade'em. Ma więcej obrony. Dobra, zastanowimy się nad tym. Tak, i to jest ten, co musimy zrobić. Dobra. Small Potion. Na razie tego nie będę robił, ponieważ nat są bardziej... jakby to ująć? Efektywne. Tak, naty przywracają po 10 HP-ków, a potiony po 30. Póki co i tak mamy ilości HP-ków około 10-20, więc potka, która przywraca 30, będzie za dużo. Więc na razie tych nie potrzebujemy potek, później sobie porobimy. No i dobra, a teraz potrzebujemy gliny. Są jeszcze dwie opcje, które w przyszłości się odblokują. Dobra, wejdźmy do ekwipunku. Ty dostaniesz nowy młot. Kiedy ekwipujemy nowy przedmiot, to po prawie widzimy, jak się zmienią nasze statystyki. Dziabnij sobie to. Weź sobie tarczę. Zmniejszy ci to agility, ale dostaniesz plus 2 do evasion oraz dostaniesz shield. Shield daje 10% szansy na zredukowanie przychodzących obrażeń. Więc nawet jeżeli ta sam bonus do evasion jest mały, to ten skill shield jest przydatny. Evasion działa tak, że zmniejsza wrogi atak. Więc teraz jak będzie ktoś atakował Avaro, to zamiast mieć 100%, będzie miał 98% szans trafienia. Duża różnica. Dobra, czy coś jeszcze? W sumie nie. No to dobra. Zapiszmy i zapisujmy często. I jedziemy do drugiego dungeona. Tutaj zdobędziemy klej, którego potrzebujemy. Glinę do pokoju. Tutaj mieliśmy szansę wydropić red ore, ale tego nie wydropiliśmy. Nie pamiętam, do czego to jest potrzebne. Korsino Steel. Okej. Okay. Też chyba do czegoś będzie przydatne w przyszłości. No dobra, to jedziemy. Właśnie, tutaj możemy wybierać nasze startowe party,
ale o ile tego nie musimy robić, to lepiej zawsze zostawić puste. Zaraz pokażę wam dlaczego. Free mapu. Dobra. Dobra, to jest ta właśnie mapa, której na początku byliśmy i odkrywaliśmy tak, te punkty do naprawy. Teraz znowu się zepsuły. No i część się trochę pozmieniało. W każdym razie mamy aktywny już deploy gate i dzięki temu, że gdybyśmy wybrali startowych bohaterów, to oni wszyscy pojawiliby się tutaj. Dodatkowo jeden z nich pojawiłby się bezpośrednio na polu bazy. Natomiast jeżeli deployujemy bohaterów dopiero po starcie mapy, to możemy wybrać, gdzie chcemy, żeby się pojawił. Ponadto, no tak jak mówiłem, każdy punkt deploya ma zasięg 1, więc nie musimy deployować go bezpośrednio na punkcie, tylko możemy trochę dalej go przerzucić. No dobra. Avaro, napraw tutaj. Przywołajmy też Fiję. Fija może stanie sobie tutaj i będzie pilnować, na wszelki wypadek, gdyby coś wyszło z tej strony. Dobra. No, coś tam chodzi nawet. Dobra, nie wiem, czy tutaj są jakieś ukryte pomieszczenia. Zobaczmy na chwilę. Przejdźmy się tutaj, Avaro. O, ty możesz tutaj zwiedzić. Dobra, tutaj były roślinki, dobra. Dobra, nie ma nic ukrytego. Ja podejdź tutaj. Trochę naprawmy to. Dobra, i wchodzimy. Avaro idzie przodem. O. Dobra, teraz mamy nasz ulepszony młot, więc powinniśmy bez problemu ściągnąć tego gościa. Aczkolwiek on ma troszkę więcej agility. Ale my atakujemy pierwsi, więc otrzymamy 2 ciosy, stracimy 6 HP-ków. Dobra. Na początku te upgrade ekwipunku, które dodają po kilka dodatkowych punktów, są bardzo przydatne. Dobra. Zregenerujmy Avaro, bo FS-y już mu się też kończą. Dobra, dzięki temu może od razu iść do przodu. Dobra, Afia, lecz się. Dobra. Jaki jest nasz cel? Nie, to jest wolna mapa, więc nie mamy żadnego celu. Więc tylko chcemy zebrać tą glinę. Dobra, coś tutaj łazi, to może zwiedźmy tutaj najpierw. Afia, podejdź. Dobra, wal. Dobra, tak. Chciałbym poruszyć tutaj, ale wtedy ten gość zajmie całe pomieszczenie. Chcę też dać jakieś XP-ki Fii, żeby była w stanie coś zabić. Dobra, tutaj zadajemy 2 razy 10. Więc nie powinniśmy go zabić, o ile nie wejdzie nam krytyk. On nam zada troszkę więcej, dobra. Przywal mu Avaro. W następnej turze Fija powinna go wykończyć. Dobra. Podejdź tutaj, żeby być w zasięgu.
przy okazji on nie jest w stanie zaatakować Fii. Jeżeli ruszy się tutaj, to skończyło mu się punkty ruchu. Nie będzie mógł się ruszyć dalej. Jeżeli ruszy się tutaj, to jest Avaro tutaj, więc Fia jest tutaj kompletnie bezpieczna na tej pozycji. Dobra. Avaro, broń się. I zobaczymy, czy Fii uda się wykończyć tego gościa w następnym turze. Nie. Dobra, musimy dać Fii jakiś lepszy łuk albo ten ulepszyć, żeby mogła zadawać jakiekolwiek obrażenia. Dobra, póki co dostaniesz XP-ki z leczenia. O, zaprokowałem tarczę. Widzieliście, zamiast 5 obrażeń otrzymaliśmy 1. O, świetnie. Zostało mi 1 hapek. Więc jak teraz ty się będziesz bronił, to Fia będzie mogła go dokończyć. Ok, aktywowała mu się flary. To daje mu dodatkowe ataki. Więc trochę nam zadał więcej niż planowaliśmy, ale nie powinno być z tym problemu. Dobra, Fia, wykończ coś w końcu. Ale traf! Dobra. Level up! Świetny level up, Fia. Coś nowego nam dropnęło. Nie wiem, do czego to jest używane, ale pewnie się niedługo dowiemy. Dobra. To są drzwi. Nie, to wiem. Żeby otwierać drzwi, musimy to robić postacią z lockpickingiem. Nie aż tak Nomancer daje nam lockpicking, Avaro nie ma z tym problemu. Później będziemy znajdowali również drzwi, które będą potrzebowały klucza. Klucze sobie konstruujemy i takie drzwi później spotykane to jakby, nie wiem, blokada na progresie gry. Więc czasami będzie trzeba wracać do wcześniej odwiedzonych lokacji, żeby otworzyć drzwi, które się nie było w stanie wcześniej otworzyć, bo nie byliśmy w stanie skonstruować do nich klucza. Dobra, ale na razie to tyle. Fia, pomóż Avaro. Avaro. Jupiter Gem. Ok. Gemy to jednorazowe przedmioty, które dają bonusy do statystyk. Tak, nie za często ich używam, bo te bonusy nie są zbyt duże, ale no na przykład plus 1 do HP Fii na pewno się przyda. Ciach. Dobra. Ok. Nie było tutaj ikonki poruszającego się potwora, więc to znaczy, że potworów nie ma już na planszy. Powinniśmy spokojnie sobie wyeksplorować resztę planszy bez problemu. Okej, dobra. Będziemy chcieli pozwiedzać pewne zakątki jeszcze Avaro, żeby upewnić się, że nie żadnych ukrytych rzeczy nie pominaliśmy, ale generalnie możemy teraz już się rozdzielić. O, tutaj będzie roślinka. Dobra. Tutaj będzie kamień. Jedna rzecz, a propos jeszcze roślinek i kamieni. Roślinki mogą odkrywać wszystkie postacie, natomiast żeby odkrywać kamień, to wydobywać, to trzeba mieć mining. Technomanta daje Avaro mining, ale gdyby Fia weszła do tego pokoju, to nawet by nie wiedziała, że tutaj jest coś do wykopania. Dopiero musi wejść postać ze skillem mining i wtedy dopiero się to pojawia znak zapytania, że tutaj jest coś do wykopania. Więc czasami niektóre pomieszczenia trzeba badać kilkukrotnie różnymi postaciami z różnymi skillami, żeby wszystko odkryć. Dobra. O, skarb. Dobra, to naprawmy. Weźmy skarb. Jeszcze tą mamy do naprawienia. Fia już chyba się nam nie przyda. Dobra, 100%.
Dobra, mamy 100%, więc nie ma żadnych ukrytych pomieszczeń. Wszystkie misje spełniliśmy, więc możemy się zbierać. Staniemy kolejny Jupiter Gem, Scrap i wiarę dodatkowo. Dobra, Clay i Brown Thread. Chyba tyle. Tyle chyba nam nie wystarczy. Zobaczmy. Wystarczy. Dobra. Tak. Jak mówiłem, w tej grze jest cała masa tekstu. Różne postacie z naszej drużyny będą nam czasami dawały znać, że chcą z nami porozmawiać. I to do różnych cutscenek prowadzi. Jest ich cała masa w tej grze, więc przyzwyczajcie się do tego, że mniej więcej ilość czasu poświęconą na grę i na czytanie tekstu jest mniej więcej pół na pół. Dobra, Fia, co nam chcesz powiedzieć? To chyba brzmi strasznie. Okej, okay, to chyba nie jest aż takie złe pytanie. To nie tak działa. Genetyka nie tak działa. Okej, o tym nie wiedzieliśmy. Tak jak już mówiłem, bycie półelfem, technomantą to bycie, to granie na cheatach. Niedługo poznamy technomantę, który nie gra na cheatach. O nie. Bardzo miła cecha Fii. W wielu rzeczach potrafi pozytywy znaleźć. だから、アバロならきっと大丈夫だよ。
Na dobry start możesz oddać tą moc, którą już wyssałaś. O, jakie to miłe. Do i to się masz te. To znaczy you're welcome. Chcę to jeszcze raz słyszeć. Z pewnością. Sodane. Dobra, ta rozmowa. Fia nagle wypaliła, że chce coś więcej wiedzieć o Avaro. I Avaro opowiadał o tym, tak, spytała się, dlaczego ma czarne i białe włosy. To wychodzi z tego, że część cech ma z ludzi, część od elfów. Potem Fia coś wypaliła. O, to fajnie, musisz zarówno dogadywać się dobrze z elfami i ludźmi. No, Avaro na to powiedział, no niestety, ludzie go za bardzo nie akceptują, elfy nienawidzą wszystkich, kto nie jest elfem, więc nie bardzo. Ale Fia na to powiedziała, że no cóż, znajdź pozytywy. Jesteś chodzącym dowodem na to, że kiedyś elf i człowiek zapadli, tak, że zakochali się w sobie. No i tak, Avaro jeszcze nigdy na to nie patrzył i w sumie podziękował Fii za tą rozmowę. Dobra. Workshop. Możemy skonstruować pokój. Zróbmy to, zanim cokolwiek innego nam zeżre też surowce. To oczywiście da nam kolejną scenkę. O, i level up. Siła by ci się przydała, Fia. Żeby więcej obrażeń zadawać. Ale cóż to? Staliśmy nowy skill. To się przyda. Weapon. Czy możemy lepszy łuk zrobić? Nie, to jest dokładnie taki sam jak Mafia, więc nie ma znaczenia. Equipment. Właśnie. Stałeś nowy skill. Skille musimy ekwipować. One znajdują się na jednej z zakładek ekwipunku. Na razie nie ma z tym za dużo problemu, bo mamy tylko pojedyncze skille. Ale później, jak widzicie, liczba slotów na skille jest ograniczona. Dodatkowo mamy coś takiego jak CP. Zapomniałem, czego to jest skrót. W każdym razie używamy CP do ekwipowania skilli. Łączna suma wszystkich skilli nie może przekroczyć naszego maksymalnego CP. CP nam się zwiększa głównie podczas zwiększania rang postaci. Ale limit 4 skilli jest nie do obejścia, więc później będziemy mieli naprawdę całą masę różnych skilli, więc ekwipowanie różnych tego, co potrzebujemy na daną sytuację, to jest coś, co często będziemy robić. Dobra, ale na razie weźmy wszystko to i wyekwipujmy Light Sphere. To jest czar ofensywny. Zadaje obrażenia Holy, ma zasięg 2, czyli tak jak nasz łuk. Kosztuje 4 spell points. Daje plus 10 to hit oraz plus 2 do inteligencji. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby wytłumaczyć dokładnie, jak działają statystyki. Mianowicie ataki dzielą się na wręcz i dystansowe, to już wytłumaczyłem, ale ponadto zarówno ataki wręcz, jak i dystansowe mogą być magiczne albo fizyczne. Ataki fizyczne zadają tyle obrażeń, ile postać ma siły i przeciwnik broni się przed nimi, wykorzystując swoją constitution, swoją wytrzymałość. Czyli Avaro zadawałby 12 obrażeń, zadaje 12 obrażeń swoimi atakami fizycznymi oraz przeciwnik, który miałby 6 wytrzymałości, to 6 tych obrażeń blokuje.
Natomiast jeżeli chodzi o obrażenia magiczne, to działa dokładnie tak samo, tylko że wtedy bierzemy inteligencję i resistance. Czyli Fia, atakując łukiem, zadaje 9 obrażeń i bierze pod uwagę wrogą wytrzymałość. Natomiast atakując Lightsphere, w sumie obecnie też zadaje 9 obrażeń, ale bierze pod uwagę wrogi resistance. To też ma dosyć duże znaczenie, ponieważ różni przeciwnicy mają czasami albo większą wytrzymałość, albo większy resistance, więc czasami lepiej ich atakować atakami magicznymi, a czasami lepiej siłowymi. Czy coś jeszcze miałem do powiedzenia? Chyba w sumie na razie tyle. To chyba to już. A tak, hit. Hit to nasza bazowa szansa trafienia. Evasion to już tłumaczyłem. Właśnie. Ponadto, że to są nasze obrażenia, to każda broń i skill dodają jakieś swoje modyfikatory. Więc Lightsphere ma plus 2 do inteligencji, Small Bow ma plus 1 do siły. Czyli 9 plus 1 atak łukiem zadaje 10 obrażeń. Natomiast Lightsphere zadawałby 9 plus 2, 11. Podobnie to wygląda u Avaro. Jego podstawowy atak ma plus 3 do siły, czyli 2 plus 3, 15. Natomiast Avaro nie ma żadnych ataków bazujących na inteligencji. Przez dużą większość gry nie ma żadnych czegoś takiego, więc. No i dobra. To w sumie tyle. Chyba czeka nas za chwilę kolejna Yes, scenka. A, to będzie śmieszne. Nie pomijajcie tego. Pełna uwaga. Nie byłoby straszne, po prostu by umarli. Zginęli. Avaro ma bardziej życiowe podejście do życia. Avaro. Avaro to tak, gentleman i kawaler. Tysiu. Kobieta, facet potrzebuje odpoczynku po robocie, a nie gniazdka miłości. Możesz być obok pokoju. アバロはある。
Czekajcie, puszczę to jeszcze raz. Niektóre teksty Fii są naprawdę śmiesznie wypowiedziane. Nie rozumiem, co to dokładnie znaczy, ale śmiesznie brzmi. Awaro, zostałeś adaptowany jako husbando. Waterfront. Okej. Dobra, Awaro jak prawdziwy kawaler i gentleman przygotował sobie łóżko i nie pomyślał o Fii. Fia była bardzo z tym zbulwersowana, bo myślała, że to łóżko dla nich obojga. Doprowadzenie jej do rzeczywistości było bardzo bolesne. Dobra, w każdym razie postanowili, że dalej będą tak porządkować fort i przygotowywać pokoje również dla przyszłych gości. Dobra. Czy coś jeszcze mamy? Water Fountain. Możemy to zrobić od razu. To zróbmy. Nie wiem, czy to jest naszym celem, ale zróbmy. Bo chyba to oczywiście jakaś cutscenka od razu wyjdzie z tego. Tak, oczywiście. Ohydna Fia. Na razie nie, Fia. Na razie nie. Nie. Dobra. Więc teraz naszym celem jest budować mury. Co? To możemy zrobić od razu. Tylko tak, właśnie. Jak zapewne zauważyliście, jest tutaj dużo wolnego miejsca i podświetlające się kratki, kiedy najedziemy na to wolne miejsce. Otóż poza zarządzaniem naszą drużyną, zarządzamy również naszą fortecą i robimy to stawiając budynki. No i klikamy Edit. Wyświetla nam się siatka wolnych miejsc i możemy w te wolne miejsce stawiać budynki, które sobie wykrafciliśmy. Przed chwilą wykrafciliśmy sobie Water Fountain. Jak najedziemy na budynek, to widzimy, co ono nam daje. To akurat nie daje nam zbyt dużo. Daje plus 5 złota dziennie. I nic więcej. W przyszłości, tak, niedługo zobaczycie budynki, które będą dawały dosyć fajne bonusy i trzeba będzie bawić się trochę w budynkowy Tetris, żeby je wymaksować, ale to w przyszłości. Na razie postawmy to. Tak, złoto. Mamy startowe nasze złoto, to 3500 sztuk złota. Nie możemy póki co z tym nic zrobić, bo nie mamy dostępu do żadnego sklepu. To się zmieni pod koniec pierwszego rozdziału.
Ale tak, właśnie, widzicie, Days Past 2. Za każdym razem, kiedy idziemy do jakiegoś dungeonu, to idzie do przodu jeden dzień. W sumie nie ma to prawie żadnego znaczenia na przebieg gry. Niektóre eventy są tak skonstruowane, że trzeba poczekać jakiś czas, żeby odpaliły się eventy i żeby móc przejść dalej. I dodatkowo no jeszcze odpalają się różne budynki, które mają produkcję jakąś dzienną albo co 3 dni. Ale tak to jedyny jakby wpływ na grę. Nie ma w tej grze żadnego limitu czasowego, kończenie gry szybciej chyba nie daje żadnych... Nie daje żadnych bonusów, więc możemy to jakby wykorzystywać, żeby dużo rzeczy sobie doprodukowywać. Dobra. Nie wiem, spróbujmy odpalić tutaj jakąś scenkę i zobaczmy, co ma Fia do powiedzenia. A w sumie coś, czego jeszcze nie tłumaczyłem. Savaro zrobi to za mnie. Za chwilę powie coś głupiego. Ona ma to teraz wyryte na twarzy. O, to ciekawe właśnie. Nie pamiętałem tego. Że jakby nie było to jego marzeniem, ale po prostu robił to i okazało się, że jest tym dobry. To jest właśnie ten tych monument, o którym mówiłem. Niedługo go poznamy.
Talented Old Man. Tak, Avaro i jego mistrz mają taką dosyć bromansową. Dobra. Mamy jeszcze więcej gadek, ale to na razie tyle. Dobra, w przyszłym odcinku pobudujemy tą bramę. Wydostaniemy się z twierdzy. Zobaczymy, co się wydarzyło z... co się wydarzyło ze starym pierdzielem i z grubasem. Może nawet Kisnir. No i cóż, będziemy szukać ludzi potrzebujących pomocy technomanty. No i zobaczymy, jakie inne jeszcze głupie rzeczy będzie miała Fia do powiedzenia. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. A właśnie, nie straciłem tej rozmowy. No dobra, to jeszcze szybko. Co się wydarzyło? A tak, Avaro wyjaśniał, czym jest technomanta. Technomanta to taki gość od magicznych urządzeń, czyli to jest czarodziej ze zdolnościami inżynieryjnymi, więc umie również konstruować mosty, różne jakieś budynki, dzięki temu zna się na naprawie tego zamku, twierdzy, ale również zna się na magicznych urządzeniach i ma tam jakieś ograniczone zdolności magiczne. No i z grubsza to tyle, no jeszcze tak. Fia go wychwalała, że taki młody już takie dziwne rzeczy robi. Dobra, to w sumie tyle. To tak, to do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!